Rycerzami Wiosny nazywano kiedyś prowadzący w pierwszej lidze UKS, który po punkty pojechał do Polkowic. Pojechał i już w 10 minucie przegrywał. Po rzucie rożnym i zamieszaniu w polu karnym UKS-u Bogusława Wyparłę pokonał Michał Mróz. Łodzianie atakowali niemrawo i sami stwarzali zagrożenie pod własną bramką. Tak jak w 23 minucie, kiedy piłkę fatalnie stracił Jakub Kosecki, a ratujący sytuację obrońca zmusił Wyparłę do wybijania piłki głową. Jeszcze większe kłopoty Wyparło miał z uderzeniem Łukasza Sierpiny w 30 minucie gry. UKS zupełnie nie miał pomysłu na wyrównanie, pomógł mu w tym więc bramkarz Górnika. Łukasz Szymański fatalnie zachował się przy dośrodkowaniu Marcina Kaczmarka, który w zasadzie wrzucił sobie do bramki. Kuriozalny gol najwyraźniej podciął skrzydła gospodarzom, bo początek drugiej części meczu należał do niegrającego wiele lepiej UKS-u. Najpierw Szymański poradził sobie z kąśliwym dośrodkowaniem Krzysztofa Mączyńskiego, a później dwóch szans nie wykorzystał Marcin Mięciel. Górnik odpowiedział strzałem Damiana Piotrowskiego, pewnie złapanym przez Wyparłę. Bramkarz gości poradził sobie też z uderzeniem Łukasza Piątkowskiego, który mógł lepiej zakończyć efektowny rajd. Szczęście dopisało UKS-owi także w ostatniej akcji meczu, kiedy Piątkowski trafił w poprzeczkę. Mogliśmy się pokusić zwycięstwo, aczkolwiek no, trzeba szanować remis, tym bardziej z liderem. Szkoda straconych dwóch punktów, ale Górnik u siebie jest groźny. Zabiera tu punkty rywalom. Ostatnio miał serię czterech porażek, musiał się też odbić. Górnik Polkowice, UKS 1-1. Goście zremisowali już szóste spotkanie wiosną.